Dzień dobry. Udało się. Jednak po pierwszym odcinku ciągle są siły i chęci i pomysły na to, żeby nagrywać kolejne. Ale żeby nie przedłużać i żeby tak naprawdę tutaj nie za bardzo skupiać się na tematach pobocznych, to dzisiaj stwierdziłem, że to, na czym się skupię, to będą internetowe źródła informacji dotyczące sektora BSS. Jak zapewne sami sobie zdajecie z tego sprawę, jest tego dosyć dużo i każdy z nas ma różne własne, już odkryte przestrzenie w sieci internetowej, z których czerpie wiedzę na temat usług dla biznesu. Muszę przyznać, że u nas w Polsce jest z tym średnio. To znaczy, poza informacjami, które są produkowane bezpośrednio przez firmy, organizacje branżowe, poprzez freelancerów pracujących na rzecz dostawców usług bądź organizacji wspierających rozwój i wiedzę na temat sektora usług dla biznesu, de facto tych źródeł wiedzy wcale dużo nie ma, ale o tym sobie powiemy jeszcze później. Natomiast bardzo ciekawie wygląda kwestia dostępu do takiej wiedzy ze świata. Jest kilka organizacji, które profesjonalnie zbierają informacje, prezentują je czy to w postaci zwykłych newsów, aktualności rynkowych, czy też w postaci szerszych publikacji, bądź też artykułów dedykowanych już wybranej tematyce powiązanej z nowoczesnymi usługami dla biznesu, z branżą outsourcingu, ze strefami związanymi z obszarem centrów usług wspólnych i tak dalej, i tak dalej. Ja na dzisiaj wybrałem kilka z nich, takich, z których sam czerpię wiedzę albo na bieżąco, albo w tych czasookresach, kiedy te organizacje decydują się na publikowanie treści. Pierwszym źródłem jest organizacja, która nazywa się SSON, czyli Shared Services and Outsourcing Network. To jest organizacja, która prowadzi cały szereg różnego typu inicjatyw, ale na swoich stronach internetowych posiada całkiem bogatą i bazę wiedzy i regularnie publikuje różnego typu ciekawe treści, z których można czerpać dla siebie potrzebną wiedzę, inspirować się nią itd., itd. Tak, to piszczenie to czujnik ruchu poza samochodem, bo stoję blisko przejścia dla pieszych i co chwila ktoś mnie miga. Mam nadzieję, że nie będzie Wam to mocno zakłócało dzisiejszej audycji. No dobrze, SSON to jedno źródło wiedzy. Drugim jest organizacja, która nazywa się IAOP i za tym magicznym czteroliterowym skrótem stoi International Association of Outsourcing Professionals. Jest to jedna z największych organizacji na świecie zrzeszających zarówno firmy, jak i indywidualne osoby, które powiązane są z obszarem BPO, SSC, GBC, czy jakkolwiek innych trzyliterowych skrótów do charakterystyki tego rynku użyjemy. IAOP ma swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych, ale już od kilku lat też aktywnie prowadzi różnego typu inicjatywy biznesowe na terenie chociażby Europy. I teraz co robi IAOP? IAOP wydaje magazyn, który się nazywa Pulse. Ten Pulse magazyn zawiera zebrane bardzo ciekawe treści z różnych obszarów dotyczących outsourcingu i usług dla biznesu oraz świata centrów usług wspólnych. Jest wydawany elektronicznie, jest dostępny powszechnie poprzez sieć internet. IAOP dba o to, żeby regularnie pojawiały się tam treści i związane z zarządzaniem, i z samymi trendami, wyzwaniami na rynku usług wspólnych oraz outsourcingu, ale też i prezentuje różnego typu nowości, prezentuje też informacje związane z działalnością, którą prowadzi IAOP i wiele, wiele różnych innych elementów. To, do czego jest tam nieco bliżej tutaj w Europie, no to jest serwis internetowy, który nazywa się Outsourcing Journal. Jest on prowadzony przez niemieckie stowarzyszenie outsourcingu, czyli Deutsche Outsourcing Verband. I na stronach Outsourcing Journal, co prawda, nie ma pokazywanych regularnie, codziennie albo co tydzień publikacji. To jest taki serwis, który
w nieregularny sposób zamieszcza treści, ale za to są to treści niekoniecznie związane tylko z rynkiem niemieckim, ale trochę szerzej, z szeroko pojętą tematyką i rynkiem outsourcingu usług dla biznesu, z dużym nastawieniem także na rynek usług IT oraz robotyzacji, automatyzacji i takich bardziej technicznych tematów. Ja oprócz przyglądania się tym stronom, o których w tej chwili Wam powiedziałem, korzystam również z alertów google'owych. Pozwoliłem sobie na zdefiniowanie kilku haseł, które mnie interesują i Google już dba o to, żeby codziennie rano albo w ciągu dnia o jakiejś zdefiniowanej godzinie przysłać na moją skrzynkę update, który sama przeglądarka Google'a generuje na podstawie tych wybranych haseł. Ja sobie tam wybrałem akurat outsourcing, shared services, BPO, call center i jeszcze kilka innych elementów. I muszę Wam powiedzieć, że tutaj globalny świat związany z tymi zagadnieniami jest dosyć szeroki, bo praktycznie codziennie dostaję maila od Google'a na wybrany hashtag, tak to nazwijmy, i mogę się zagłębiać w wiedzę, która tam jest pokazywana. Czasami są to informacje mało istotne, ale czasami można trafić naprawdę na fajne perełki i ciekawą wiedzę, którą dzielą się różnego typu organizacje bądź ludzie na całym świecie. No oczywiście nie można tutaj pominąć w czerpaniu wiedzy z internetu LinkedIna. LinkedIn, znakomita platforma. Sam otaczam się dosyć sporą grupą ludzi powiązaną z tematyką usług dla biznesu, stąd oni są dla mnie źródłem czy to ich własnych przemyśleń, komentarzy, czy też linków, którymi się dzielą, a które są dosyć interesujące i zawsze można ciekawą wiedzę ściągnąć. No ja mam jeszcze ten przywilej, że w ProProgressio zarządzamy outsourcing portalem i sam mam dostęp do skrzynki redakcyjnej i mailowej tej platformy internetowej, co pozwala mi praktycznie codziennie rano i wieczorem sprawdzić, co tak naprawdę firmy, agencje PR-owe, freelancerzy pracujący na rzecz różnego typu organizacji piszą w związku z tematyką usług dla biznesu. My takich maili na skrzynkę redakcyjną otrzymujemy dziennie kilkadziesiąt. Mniej więcej 50%, no muszę to z przykrością stwierdzić, nie nadaje się do żadnej publikacji. Są to publikacje czysto marketingowe, reklamowe, bądź nieumiejętnie napisane i treści, które są tam prezentowane, no są dosyć niskiej jakości. Ale to drugie 50% to są informacje, które rzeczywiście mają dosyć ciekawy przekaz. My mamy taką politykę, że na outsourcing portalu pierwszeństwo do publikacji swoich materiałów oczywiście mają członkowie klubu ProProgressio i tutaj ta platforma jest całkowicie do ich dyspozycji, w związku z czym jesteśmy w stanie zaprezentować ciekawe treści pochodzące od tej grupy blisko 100 różnych organizacji, które działają w otoczeniu bądź bezpośrednio są związane z sektorem usług dla biznesu. W drugiej kolejności są publikowane, w zasadzie nie w drugiej, w tej samej, to jest tak samo istotne, publikacje, które nie są komercyjne, a które przekazują ciekawą wiedzę dotyczącą czy to trendów, raportów, wyzwań, bądź ciekawostek związanych z sektorem usług dla biznesu i szeroko pojętym outsourcingiem. Więc wszystko, co nie nosi tak zwanego charakteru artykułu sponsoringowego, bądź nie jest czystą reklamą, jest przez nas wnikliwie analizowane, akceptowane i takie wiadomości pojawiają się na outsourcing portalu. W trzeciej kolejności są to newsy branżowe, czyli że do Polski albo gdzieś na świecie weszła jakaś nowa firma, albo ktoś wypuścił nowy rodzaj usług, albo została wymyślona nowa metoda prowadzenia jakichś projektów i tak dalej, czyli krótkie newsowe informacje. Powiedziałem tu dwa zdania wcześniej, że i z Polski i ze świata. Tak, dlatego że outsourcing portal w wersji polskiej
jest prowadzony w taki sposób, aby tutaj były prezentowane treści w języku polskim, natomiast anglojęzyczna strona outsourcing portalu gromadzi wiedzę nie tylko anglojęzyczną dotyczącą Polski, ale również informacje, które do nas przychodzą ze świata. I regularnie takie informacje otrzymujemy, czy to ze Skandynawii, czy z Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, a nawet Bangladeszu, Pakistanu czy Indii, bo tam już też dotarła informacja, że taka platforma jak Outsourcing Portal funkcjonuje w Europie, w Polsce, w związku z czym jesteśmy zasilani tutaj informacjami z tamtych krajów. Z jakością niektórej z treści jest różnie, ale zdarzają się bardzo ciekawe treści i je znajdziecie na witrynach Outsourcing Portalu. Ostatnie słowo na dziś, po to, żeby ten materiał dobrze zapadł Tobie w pamięci, to jest taka, że Outsourcing Portal na dzień dzisiejszy jest jedyną witryną w Polsce, która jest codziennie zasilana nową treścią powiązaną z usługami dla biznesu. Znajdziecie w internecie całą masę różnego typu stron internetowych, które w nazwie nawet mają outsourcing, BPO czy tego typu hasła. Nawet zachęcam, żebyście zrobili takie ćwiczenie i przegooglali sobie internet i znaleźli te witryny i zobaczyli, jak często informacje tam są zamieszczane. Naszym celem jest regularne zamieszczanie takich treści i mamy nadzieję, że służą one Wam do tego, żeby tą wiedzę o usługach dla biznesu zgłębiać, rozszerzać, dowiadywać się nowych rzeczy, a patrząc po statystykach odwiedzin i czytalności poszczególnych publikacji artykułów na stronie naszej internetowej, jestem spokojny o to, że one rzeczywiście budzą Wasze zainteresowanie. Także jeżeli, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, do tej pory jeszcze nie odwiedziłeś Outsourcing Portalu, a chcesz na bieżąco być z wiedzą w odniesieniu do usług dla biznesu, to zapraszam outsourcingportal.eu. Na pewno znajdziesz tam dużo ciekawych informacji. To tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o internetowe źródła zbierania wiedzy, czy to z zagranicy, czy u nas z Polski. Trzymam kciuki za to, żeby tych źródeł wiedzy było coraz więcej, a jeżeli Wy macie jakieś strony internetowe bądź narzędzia, które dla Was grupują wiedzę o usługach dla biznesu, to bardzo chętnie poznam te źródła, więc dajcie znać, wyślijcie mi maila bądź zostawcie komentarz, gdziekolwiek znajdziecie ten odcinek podcastu. Bardzo chętnie nauczę się od Was tych nowych źródeł i sprawdzę je i być może rozszerzę swoją bazę pozyskiwania wiedzy na temat nowoczesnych usług dla biznesu. To tyle. Dziękuję Wam bardzo. Z tej strony Wiktor Doktor. Koniec drugiego odcinka. Zapraszam niebawem na kolejne.